tej sprawie wszystko jest postawione na głowie. Lokatorka nie dość, że od miesięcy nie płaci za wynajmowane w Szczecinie mieszkanie, to jeszcze straszy właściciela. Ten musi iść do sądu, a sprawa niestety potrwa. Co i czy chroni właściciela mieszkań i wynajmujących? O tym Paweł Gadomski. To jest niewyobrażalne. Krzysztof Wilk, właściciel mieszkania przy Wilczej w Szczecinie, a w nim lokatorka, która od ponad roku nie płaci za najem. Próby negocjacji, czy może w jakiś sposób to rozwiązać. Zero. Kobieta, która w wynajętym lokalu mieszka z dwojgiem dzieci i partnerem, płaciła tylko przez 3 pierwsze miesiące. Gdy właściciel zaczął się upominać o zaległe pieniądze, wysłała mu nagraną przez siebie wiadomość. Sorry, winy tu. Teraz ty będziesz mnie utrzymywał. Krzysztof Wilk niedawno znowu zapukał do drzwi swojego mieszkania. Niepłacąca czynszu lokatorka zagroziła, że jeśli nie da jej spokoju, oskarży go o molestowanie córki. Taka sugestia pojawiła się też w wysłanym przez nią nagraniu. Wszyscy się cieszą, jak się do artykuł 200 kk. Fakt, że trzeba będzie się tłumaczyć i udowadniać, że nie jest się wielbłądem, no to jest po prostu straszne. Wynajęta agencja detektywistyczna szybko ustaliła, że osoby, którym Krzysztof Wilk dał klucze do mieszkania, nie pierwszy raz żyją na cudzy koszt. Pod poprzednim adresem również wynajmowały mieszkanie i również za nie nie płaciły. Choć lokatorka, nie płacąc czynszu, złamała warunki umowy najmu, właściciel mieszkania, żeby się jej pozbyć, musi mieć wyrok sądu. Takie jest u nas prawo. Nie możemy po prostu wyrzucić bez konsekwencji naszego nierzetelnego najemcy na bruk, wymienić zamków, odciąć mediów, bo narażamy się tutaj na powództwo. Niesolidnego lokatora można pozbyć się szybciej, jeśli ma się notarialną umowę tak zwanego najmu okazjonalnego. Najemca określa w niej adres, na przykład rodziny, pod który w razie eksmisji może się przenieść. Taka osoba, która jest najemcą, może być przez komornika eksmitowana bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Zalegająca z czynszem kobieta i jej konkuben z Wilczej w Szczecinie dali się we znaki nie tylko właścicielowi mieszkania. Są to ludzie, którzy są kompletnie aspołeczni i tak naprawdę nie szanują niczego. Krzysztof Wilk nie liczy już nawet na zaległy czynsz. Chciałby tylko szybko odzyskać mieszkanie. W tej chwili praktycznie nie mogę zrobić nic, tylko czekać na rozstrzygnięcie sporu w sądzie. A to zwykle nie trwa krócej niż 2-3 lata.